Specjalnej nagrody dla nowa publiczności
portal Kozie Tajemnice. Portal Kozie Tajemnice również organizuje konkurs specjalny, konkurs dla najbardziej fotograficznego roku. To znaczy, ten konkurs będzie się panu redaktorowi naczelnemu obiektywnie podobał. Najbardziej otrzyma to nagrodę specjalną. Na tym możemy zakończyć przywitanie. Życzymy wszystkim Polkom wspaniałych sukcesów. Życzymy zdobycia trzecich nagrody w tym tematu oraz nagród, na które życzą sami właściciele. Panie Szanowni. You're lucky to have coats. Potrzebujemy kontrasygnaty. Dobrze.
od Andrasa, bo on będzie w Rumunii, znowu możemy na niego trafić, nie? I don't know who you use as parents, but watch the eye color. Okay, he's very beautiful in size. Excellent length of tail. He's changing his coat. You see how it's much darker on here, and underneath it's paler. He's going through the change. Yeah, this will eventually come out. Let's try and strip it out. Tell them to try and strip out the dark, because if they leave this, the color won't come nice. Tell them to take out the dark hair. Mm-hmm. And all you do is. Trzeba się pozbywać tych czarnych włosków, znaczy tych ciemnych, i ten kolor jasny bardzo ładny będzie. Okay, because he is going through the change. Mm-hmm. A teraz zmieniamy, nie? I would like him to have a little bit more forehead. His ears are still very dominant. He's not finished at all. He's still very much a baby. Very nice on the chin. I like his profile a lot. I would like him just to be a little bit higher in the forehead. Ears, as I said, they're a little bit dominant today, but he's not finished. The eye color is... I would like it to be more. Okay. Okay.
13. Jak jest na końcu obrona, możliwe, że za moment. Na samym wierzchu. Może pójdzie w żółty, ale pomarańczowy na pewno nie będzie. Znowu ta pani od Sodomy mówiła, że to z wiekiem. Ale też nie do końca, to już by było widać, że się wybarwia. W tym wieku już by było widać. Nie wy jest jedynym kociakiem w tej klasie, ale właśnie jest problem z tymi oczami i ogonem i tutaj się z nominacją jest problem. A to z tym ogonem na przykład mogą wyjść teraz, czy ono już to miało? Mogło wyjść. Bo na innych wystawach nic nie było. Czasami wychodzi właśnie jak mają pół roku. Nawet do roku potrafią w sumie wyjść załącznie. Okej. He's a baby. But I think you're going to have a tail coat. Tell her, I think he's going to have a tail coat. It's already there. No już jest i myśli, że to raczej nie zmieni. Ale no to jest dyskwalifikacja, jeśli chodzi o certyfikat chociażby. Już certyfikatu nie dostanie. Because he's a junior at the moment, but that is not going to change. Dostaje dzisiaj, bo jest juniorem. Ale jak dorosły? Jest, ale w dorosły. Że to zniknie, czy nie, czy jak? No możecie próbować masować, ale... Nie jest powiedziane, nie? Nie jest powiedziane, że to zniknie. Because I like him overall, but that is disturbing. Ogólnie się podoba, tylko właśnie ten ogon jest bardzo niepokojący. He's pretty. To musimy kontrolować, robić tak, żeby... So, you got your certificate, but I'm not nominated. Tak, certyfikat jest, ale nie będzie nominacji. Okay, let's hope that it changes. Tak, miejmy nadzieję, że to zniknie. Okay. Yeah. He's nice overall, but there's a lot of things wrong. And now a baby. This is house cat. Baby.
See? Yeah. Some difference. Big difference. Aww. Are you hot, baby? It's a little female. She is 4 months. Very nicely rounded here. Nice bubbles. Super eye color. That's not how that is at all. I'd like a little bit more size in the eyes. But it's a female, so you kind of that face. They have to develop. Beautiful in the ear size. Beautiful color. See, again, the coat is changing. Chyba będziemy tutaj się ostro męczyć. Będziemy. No i proszę opisać kogo do kamerki, proszę. Ja nie mam takiego. To jest, ja ci podpowiem. To jest ogonek, to jest skuterko. Tu są 4 łapki, mamy 2 uszka, 2 oczka. Tak. Nosek i jakieś tam wąsiki. Tak. No, można policzyć. Włosy też można policzyć. Ale to może nie na wystawie, bo... Podejrzewam, że do końca wystawy mógł być problem. Tu! Okay, thank you. Very cute. Can I have back the male, the adult male? Because I have a best of variety. Dobrze, jeszcze z powrotem potrzebujemy dorosłego kocura. Oni są gdzieś tutaj. Okay. No, jeden, trzy, jeden, dwa, trzy, tak? Jeden. Dwójka niepotrzebna. Jeszcze. Oh no, I already made my decision. They don't have to come back. Okay. That's the absolutely my best surprise. Tu jeszcze nie. Okay, this is spotted. So they say. He was spotted. She's spotted. Okay. It's very hard to tell when you've got a tick as well. Maybe here's some awesome breaks. Yeah.
you can see something this side more than you can this side. Okay, summer coat. I mean, again, you're not going to see what happened in summer coats. Hi, you are in open sea, just above. She's golden, and therefore, you know, golden, they're normally, they tend to be a bit longer at the body anyway, so, okay. The coat, it's summer, you know, it's, they're all changing. There's enough color in her to say it's golden and it's ticked and it's tabby. Nicely rounded in the forehead, beautiful eye color, it's still not finished. Lovely ear size, lovely placement. I like her muzzle. She's actually very attractive if you look. She's very beautiful. Nice broad nose. She's young, so she needs a bit more time on the body. You know, she, I think she's been a little. Maybe. If you feel. If you feel here, mm-hmm. She's been a little. Yeah. We will have to double check with the office if the cat is in the hall. Po raz drugi wołam po raz numer 16. Pan numer 16 jest winny poszukiwali pod numer 16 do pan sędziny z pełni Elia. Pan numer 16. Say yesterday that my cats are not good and her cats are super. Yes, the your cats are like super. No, my cats are international super standard. And her. She doesn't like the big ears? Last call from number 16. Why? What is wrong? What does she think is wrong? Pragnę przypomnieć panujące reguły na tej wystawie, że jedzą pod przykołami, a każdy zostanie wniesiony na link. Zostanie wpisana absent.
Okay, so we will put it by the side. When the office confirms the cat is absent, then I'll check it. Okay. So let's get some cats. 26, 27, 28. Oraz zapraszam kotów numerami 26 i 27. No. Nobody wants to come. Turn the face in the camera. Oh, wild pussy. Very fantastic, but yes, yes, I know her from last year, I think. Fantastic cat. She is so very beautiful, but I'm afraid to write something because when I start writing, she will eat my hand. Yes. No. Mógłbyś przyjść w tą stronę? Nie, nie zasłonisz mu aparatu. Nie, on się nie kopnął, nie spojrzy. No, don't worry. As long as you don't touch her, she won't do anything. Yes, but sometimes you cannot avoid to touch her when she goes on your Nie, nie. Chodź. Patrz, i teraz będzie się pokazywał. Zanim stąd odejdziesz, nie?
ogon w tych łapie, co będzie chciała zjeść. Did you feel something? A bit. There's something funny. Yes, I don't know, but yeah, so we'll ignore it. You must get a bigger head. You don't look like a boy, you look like a girl.
Thank you. Dziękuję. Dziękuję. But it's the last lamp to check. Everybody, when they knew I was judging, they will not come. Actually, all the rest is there. So, you think? Thanks a lot.
for today is in the corner of their home, aside of their tennis courts. You can take your card with you and take some sample pictures on the video. While they are taking the picture of you, are not trying to play until you... No, this is second hour court. Yes, but it's not 03 and 09. Because all Siberians are always 09, not 03. And this is... So, the choice will be made after the choice that you will be able to make some selection. So, please we go to our second cut, yes. You can see some sample pictures from the previous shows. You can order the pictures for you. You can give me more. Take some pictures of your car, yourself, whatever you like. Then, when you have it, even very hairy. Something like red or something, because when I do the corrections here, nobody will see it. So. One thing I will tell you about this cat. Which number? 50. She already has a certificate signed by you. She needs another additional signature. Yes, we will get another signature. Pan Paweł Quirantes w dniu dzisiejszym zdaje egzamin na kategorię kotów krótkowłosych. Zatem bardzo proszę, by zwrócić uwagę, czy wasz kot w dniu dzisiejszym będzie oceniany tylko raz przez sędziego, czy również będzie potem, który będzie pomagał nam w egzaminie. Czy on będzie również oceniany przez, miejmy nadzieję, przyszłego sędziego kategorii kotów krótkowłosych, pana Pawła Quirantesa. Ladies and gentlemen, for today, we've got for today exam of the International WCF judge. For today, some of the cuts, short-haired cuts, will be examined two times because they are going to participate in the exam. They are going to support the exam. So make sure that if your cut is going to be examined two times, to be provided to the judge and to Mr. Paweł Quirantes, who will be examining the cut for the second time. Nie
vois, un peu plus long. Est-ce que tu... He's too short. Yes, Vous me donnerez carte. Donc quand ils sont bébés, il faut essayer de trouver un peu rapproché possible.
Mais c'est bien. Disons qu'elle aurait pu être placée plus près, mm-hmm. mais c'est beau. Mais c'est pas mal déjà. Ouais, voilà. Mm-hmm. Bravo les lâches. Oui. J'aurais bien marqué oui. La forme de l'huile bon. Ça, c'est presque tous les chats. Alors là, une très bonne. A uszy to się rozejdą na 1200%, bo to jest stary kubików. No i to samo właśnie pani sędzia. Ale jakie to jest moje piąte pokolenie. Nie. Ja wiem, jak to będzie wyglądało po dorosłe. Wielkie bydle. Alors vous avez déjà un coloré pour la chute la saison, parce que même la saison, tu dis. Oui. Mais c'est pour moi bien présent. Broda mogłaby być inna. Ale on będzie miał ładną brodę. Ale właśnie, ale to jest 7-miesięczne, nie? No i dlatego powiedziałam. Jeszcze jest mała głowa, duża dupa, więc jest dysproporcja. Ale nie, to co? Pani sędzia mnie ogłusza. Ja się nie przejmuję, że 10-letni podobnie są. Ja mam Norwegię. No, ja dokładnie wiem. Ja też wiem, jak za i to. Ja też wiem, co z moich będzie. Więcej musiał pan zniszczyć. Nie, ale powiedziałeś, że na tą chwilę, znaczy, ona powiedziała, że tak. Powinien być odległość jednego ucha między dwoma uchami, ale mówi, że on jest jeszcze mały, więc na tą chwilę mogłoby być, żeby było trochę bliżej, bo to się i tak wszystko jeszcze rozlezie, ale i tak nie to. To nie w tym typie, to jak byłam z inną wcześniej. A, bo inna była tam. To tamten typ zdecydowanie tak było więcej, a tym starym. No ja uważam, że stare typy wszystkie są dużo ładniejsze niż jak ja nienawidzę nowych typów narodowych. A ja mam Maine Coona czarnego, który ma 9,5 kg, zobaczyła to. A ja mam Norwegię i wtedy mam wydlaków, bo te wielkie. Ale, to moje, ale Norwegii były przyrzucone z Maine Coonami, dlatego się zrobiły olbrzymie. Nie, ja mam Maine Coona, ale ja mówię, ale nie, ale ja kupuję w Norwegii, więc ja się znam na przykład, że no najbardziej. Pani ceny śmieszniejsze są, że będę w Stanach Zjednoczonych, jeżeliśmy do Stanów na Indie, żeby tak kochać. Tam nikt o takim kocie nie słyszy. Nie, ale ja mówię o tym, że jest stary typ i nowy, więc stary typ Maine Coona jest przepiękny. Potem nawet ten jakiś sekret, dalej. Stary typ, nie, ja tego przytrzymam spokojnie. Jak zaczynamy coś ulepszać, to potem będę takie przemy. Ja się trzymam starej linii. Nie ulepszam nic. Kocham stare moje koty. Chodź mi pokaż jeszcze słoneczko swój profil. Ja się profil pod podakierkę. Więc to jest Maine Coon. A Tadzio ma w nosie piórka? Nie, Tadzio się zainteresuje piórkami bardzo. Proszę, Tadeusz. On ma Tadzio na imię. Takie imię na imię. No. Dziękujemy. Tylko dobrze tłumacz, nie? Nie, ja się pani. No i to ja. Dzień dobry.
sobie robicie zdjęcia? Ale jak się podniesie taki obszar człowieka, to dupka, prawda? Parce que là, elle fait beaucoup de chaleur, à mon avis. Ona rośnie jak mamusia. Mamusia też jak była. W tym wieku to miał krótki ogon w porównaniu do połowy. Mais bon, ils savent pas grandir et grossir, c'est pas possible. Mais elle a un fabuleux. Pour une femelle, elle a un fabuleux. Już zostało powiedziane, Paweł Piantes dzisiaj robi egzamin na sędziego. Rozpoczyna ocenę równoległe. Zapraszam koty z numerami 61, potem będzie 62, 3 i 4. Także zapraszam pilnie na to z numerem 61. Chez les humains, on dit à la puberté. Comme on dit, c'est 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 la Kota nie odchodził, bo ja. A czyżby to był laserek, czy co? Nie. On jest pierwszy. W ogóle mam ogół. Wasze matrosy, wszystkie pyna pytło. C'est la chrysophe, plein de patrona. Mais bon, si. Est-ce qu'elle a déjà eu des chaleurs? Kod z numerem 30 jest pilnie proszony na ring. Kod z numerem 30. Ona w ogóle zdziwiona była, co się z jej dupą dzieje. Ona w ogóle nie... Generalka, no też, ale jak ja dupło. Przy ruinie najczęściej tracą stronę.
Znaczy ona ale dawno ma, temu. Ona ma krótkie, tak jest, ona nie ma takiego tam, ona ma takie mięciutkie futro, nie, ale krótkie. Zaraz przyniesiemy kocura, który ma najdłuższe futro, a ona, jej mama też ma takie, ona ma takie właśnie... Ale mama, chłopcy nie mogą się developować. Ona się musi rozwinąć jeszcze. Ale dobra. Ta niedziela jest ona tu się rozwinęła na długo. Na la longueur, ale tam. Na ten mógł la la longueur. Teraz się musi jeszcze pogrubić. Mama była piosecznie bała do tego. Ja się też bałam w ogóle przyjechać, bo chodź tam mama. Fala, tak. Cut number 30, please, on the cut number 30. Kod z numerem 30 jest pilnie proszony na rynku. Kod z numerem 30. Ale 3 metra jest meilleur. Ale po to na Cut number 30, please, and there is cut number 30. Zapraszam na ring kota z numerem 31 i ostatni raz wołam kota z numerem 30. Jeżeli kot z numerem 30 nie pojawi się do odstępu, zostanie mu wpisana absencja. Nie ma
Tamten to nie w klasie Staśki. Tamten jest, to już był tam przecież. Olaf to już jest tam młod. To był Stasiecz Wielka? C'est plus ce type, moi j'appelle ça le type anglais. Le type américain, la boîte est beaucoup plus marquée. Le museau est beaucoup plus marqué. Je vous avoue. Si c'est vrai. Mais il a des belles oreilles bien larges. Bon, parce que vu son âge, c'est normal qu'elle soit descendue. Si vous bien le mettre au fond, c'est le dominant. Il n'est pas comme le dominant. Pas du tout. Comment ils sont belles l'argent de paix, non? Ouais. Ah. Avion. A mnie jak podrapał? Nygus. Odejdź, odejdź, bo ty mi chodzę złościłaś dzisiaj, bo się nie mu nie pokazujesz. No, nygus jest. To jest tygrys prosto z drzewa. Prawie że. No. Słuchaj, mój na razie jest kocurzysko bardzo grzeczny, bo ma 10 miesięcy. Jak on zacznie kryć, to będzie bardzo... No, może nie tak, ale będzie bardzo... Może być. Tak? Może, bo on go czesałyśmy, nie? Szczotkę. I rękę moją. Szanowni wystawcy, bo szczotkę gryznie. Łapał ją w locie. Ponieważ pan Paweł Jantes ma dzisiaj egzamin na sędziego, w związku z czym zaproszę każdego wystawcę o zapoznanie się z jego listą oraz zwrócenie uwagi, czy państwo nie macie przypadkiem kota do oceny równoległej. Zatem zapraszam państwa ponownie na Ari. Thank you.
jeszcze gorzej, pochorował mi się ostatnio. Nie, pokazuję nie. Tak, spróbować myślisz? Ale ja już nie chcę go wodzić. No, generalnie my kiedy się, tylko... I są głupi was, bo trzeba ich nawiać. I są głupi was, bo trzeba ich nawiać. Będzie podobanie na myśl. Są pan nie prezentuje od tego, co się zbliża. Chcesz mi go dać? Jest okej. Jest super. Chcesz mi go dać? Na podobanie? Ale c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est deux anciens parties. Nous on t'en plus de quelqu'un. Mais je suis servi des congrats déjà. Ça serait bien plus petit que les yeux. Le premier, il a un peu plus de fou que le premier. Oui. Mais les oreilles sont plus petites. Pour moi, oui. C'est ceci. Par rapport à l'autre. Et l'autre, on n'a pas su le manipuler du tout. Je ne sais pas beaucoup, mais l'autre encore moins. Donc on a un petit peu coincé néanmoins. Hein. Il se met déjà. Honnêtement, il se bat. Honnêtement, pour moi, c'est déjà. Oui, voilà. Là, il faut casser les oreilles. Moi, je veux dire, voilà, hein. L'expression est meilleure. Donc aujourd'hui, c'est assez. Pour lui. To ma być tatuś na tej niebieskiej. De mieux le présenter. Ça me fera encore avoir plus de points. Oui, oui. On jest generalnie tam, który był przed nami. Też był gdzieś. Tak. On też był tak. Pan Aleksander Cierpiś. Jest zapudrowany, bo on po prostu z nerwów się posikuje. Ja już go nie. Jeżeli nie pojawi się w ciągu trzech minut, to strasznie nerwowy. Bardzo jest nerwowy. Ale jest dlatego ja go mogę wypudrować, wyczesać i położę go w klatce za 5 minut. Ja jestem sam. On był wczoraj kąpany w kółce. Déjà ici, quand vous l'amenez, puis c'est plus beau. No ja tutaj go wyczesiesz i nam ale... tak byś przyniosła. Ale ja go tak nie przyniosę, bo on mnie zje. Ja mogę... O! O! Daj mi go, co? Trzymaj go. O już, to. Zamknij się. Dobra, już dziękujemy. Dzięki. O, teraz jestem wygadany. No, co będzie mnie? Ja mnie. Co? Głosy. Proszę o zapoznanie się z kolejnością oceniania u pana Pawła Jatesa. And if not something I will penalize at this moment in the CAC,
No co, to jeszcze nic nie przeszkadza, ale będzie trzeba to obserwować. Na jakim jesteście etapie? Etapie... Czy ja dwójki? Kończy się dwójka. Cztery kopie. And? Yeah, it's the same with my easy. And I just said it's a funny end, at the moment I'm fine, CAC, but... Tylko jeden tytuł zrobię, bo później ona nie pójdzie ze względu właśnie na to do hodowli, nie? Chcecie, to będę na kolanach. No, ja też swojego wyprostowałam przez to. No. No, it's stiff in the middle of the wall. Małgosiu? In the middle. And you can get all sorts of tails bolt all the way along the tail. Yeah. It's my felt the top, but I didn't go all the way to the bottom. Chociaż tyle. Nie, Libor to się poczuwa do takich rzeczy. Ja się cieszę, że Gamora wycięła, tak szczerze mówiąc, bo też się okazało, że bardzo. Ale już ja tak wycięłam, właśnie nie mogłam tak zdecydować i poszła na kolana. Podjęliśmy decyzję, że naszego belka And this is an organization that's got the Siberian right, because we do have Siberian pointed and we do have and we don't have them on that right, because it's not a different breed. Yeah. So she will get a happy day for the rest of the day. Siberian. Yeah. As I just said, this is the organization that got it right. Yeah. They got it wrong. But it's just like Persian and Himalayan. Also the same breed. And it's recessive. Pointed is recessive, it will come out 15, 20 generations later. Yeah. Yeah? So it's correct. It's here. I'm very happy about this. Okay, another long breed. Okay, 4 years for full development. This is a young female already. You can see she's nice and big. She's more than nice and big. She's really strong. She's very young. Excellent length of tail. She still has coat, which is amazing. Excellent white color. Beautiful eye color. Beautiful expression. Here she's not finished at all. She has widened, she has broadened. So far it's very nice, gentle lines. And again, she needs time to broaden here. It, for me, a ragdoll and Siberian are not so dissimilar with the round and some of them. They say sloping chin. She could have a little bit more sloping chin. Yeah. But overall, a very nice female. Very sweet. Yeah. Yeah. Lovely and super soft. Yeah. Nice full texture. Yeah. For this season? For the season, she's amazing. Full body. Bulgaria that breeds these cats. And she said, no, I never want to have a mascarada. Mm-hmm. She had a whole little pointer. What an irony. And she had breakfast. That's sad. Because they said it's separate breeds, so you can't register pointer as a mascarada.
już znowu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim ta dostanie taką zapcię. Oh wow, baby. Baby. A baby. 5 months. Hi. Oh, we like to play, do we? Okay. He's very much a developer. He was a little bit more profile, but this is age. I mean, he's very much a baby. Very nice. The proportions are already nice and strong. The path is clear. Yeah, definitely strong. Lovely in the color. Yes. Excellent tail length. A very sweet expression. Like an owl. Yeah. Big nose, eyes. And the ear size, you know, the ears stop growing at a certain point. And the head will be good. Yes. And usable ear size because now it's going to stop pretty much. So when the head broadens, it'll be smaller. Yes. Are you cute? Yeah. It's really strong. I know, it's huge. I'm sorry, what you think for this baby, it's normal to bite and normal have eyes for baby. What do you mean? Didn't have any problem with body. No, I was saying he's very much in development. Okay. The comment I made was about his ears, actually. Yes. Ears stop growing at a certain point. Mm-hmm. He's very promising in the body. As the head develops, the ears will be really nice and in position, because already for a baby, they're nice. Mm-hmm. As the head develops, yes, and it becomes the massive broad head that we should have. And he, for me, he could have a little bit more profile. Mm-hmm. But it's still, it's a head that takes a long time to finish. Yes? Yeah. You know? Yes. Dziękuję ci bardzo, dobra kobieta.
Nice strong boy. Surprisingly heavy. Okay, lovely in the proportions, very elegant while still being very muscular. Yeah, a little bit chubby, but okay. Excellent kitchen at home. Chip. Okay, that's why I thought. Okay. Didn't ask. He's maturing. He's still one. I still would like to see a little bit more ticking in the coat. But this I know takes a long time in Somali. The French. He's got good contrast. I would like just a little bit more between the undercoat and the top coat. Okay. What do you know about Somali? It's Somali. Yeah. What's the difference? There's a big difference. Nope. It's the coat. In Abyssinians, the ticking is much clearer. In Somali, it can take a long time for it to come. Yeah, and the coat has to change several times. He's got some. Yeah, which is nice. You can see the ticking. I just said I would like a little bit more contrast between belly. It's between the color. But blue is harder. It's a harder color to get. Correct. Yeah. He's beautiful in the profile. Really nice. I like his head a lot. Excellent forehead. Beautiful in the ear size position. Love the expression. I just said he's a little bit chubby. He has a good kitchen at home. Yeah, and then she said he's on the chip. Okay, that's good. And when he becomes fertile again, he will be back to skinny. Okay. Okay, you can leave it. Thank you.
can change from Maycoons to Somalis. Loving. Van, you in Hungary, you got. Okay. Did you come out? Mamusi. Thank you very much. Wiesz co, strasznie. Nie. Fajne dziecko. No. A też dlatego, że zaczipowany. Ale właśnie z drugiej strony te kuczyki są raczej takie żywsze bardziej niż pierwsze dzieci. No. A nie takie niżak. Dobra, ja was zostawiam. Idź, zostaw nas. Wzięłam, leży. Dobrze. Thank you. Okay. The deep lobby. The center. Lovely. 59 is up. Can I just leave that number on back and then go out the other one? So I don't want to bring the chicken back. Oh no, find a dream. Thank you. I just started with sulfur. I just bought my first sulfur. Yeah? Yeah. Congrats. Little female. Hi. What do you know about this breed? Because I had to do a lot of work. I think it's more like British, it's not that common. It's a big cat. Yeah, it's a bit, but it's a bit longer. It's more than I've seen. It's somewhere between a Persian and a British because they're bred with Persian and British. That's, yeah. But I'm asking more about the head. Should we have here? And it's a rounded head, but what makes it different is the high cheekbones. Mm-hmm. And it has a muzzle like a British, mm-hmm. but not as long. Yeah. For me, it's a little bit of a Devon Rex. Shape here, yeah. If you look at a good one. Oh, I know, baby. It's hot. And this coat is really woolly. I had no idea how hot it is to hold these cats until I got one. Are you understanding me? No. Can you explain? Pełniste, że nie miała pojęcia, że tak trudno jest je utrzymać. Tak. Właśnie sobie zakupiła tę szkotkę, serkierka. It's like wool. I to jest właśnie jak taka wełna. And when you bought them, my little baby takes 8 hours to dry. That's the coat. I mean, it's sędzi kotki małej, wysuszenie zajmuje 8 godzin. It takes forever. Yeah, I know. I just got to do it. Tylko tak gadaj. Yes, she's chatting. I know. And it's hot. And they've got this horrible coat on. Yeah. Okay. I felt you, darling. I'm not going to pull you around too much. She's got a beautiful head. Very nice in here. Very high cheekbones, as she should have. Beautiful eye color and expression, even though the eye color doesn't count for anything. What is 30 points on this cat is the coat texture and the waves. Now, they lose the waves when they come into heat, and it comes back later. In the males, it's the same. When they're hormonal, it can go completely straight. And then they come back. And then it comes back. So you have to make a lot of forgiveness on this coat as well. She's not as woolly as my baby at home because she's obviously changing and it's summer. But here you can feel how woolly it normally is. Very nice. I like it. Has she been in heat? Czy była w rui teraz jakoś? Tak. Yeah. This is why she's lost some of the waves, because here, to nie. It's on good. To. That's here? Yeah. She's lost hair. You can see it. Because this should match this. But when they come into heat, as I said, their coat was kind of funny. And you have to make allowances for it.
so the ear placement is British. Yeah, yeah, small. You can make allowances again for babies because the ears are more up, but as they get more mature, it becomes British shaped this way, a Devon this way, for me. Nie, bo im się z natury wyłamują. On, to jest rasa, co ma wyłamane, od razu się rodzą z takimi połamanymi tymi. Żaden ten kiedyś praktycznie nie powinien mieć prostego takiego kociego wąsa, tylko pokręcone, króciutkie i ukruszone. Nawet jak się urodzi z długim wąsem, to za jakiś czas już krótko po urodzeniu są te wąsiki pokręcone i króciutkie. The other thing with all the Rexes, because I've read Cornish Rex and now I'm doing Saltfoot Rex, there's a lot of points on the curls. It's 30 points on this breed, and I think 30 on Cornish and WCF. And I would like to see her with a little bit more density of curls and more weight. Yeah, but in the summer. Exactly. And after the heat. This is always a problem with this breed. She gets a certificate of the nomination. Because I know. Lovely, thank you. Thank you. Yeah, mega duo. Okay. Now we take a cigarette break, please. Ah, okay. And I want you to think about nominations for a second. Because it hasn't come back. I'm not very keen on taking that cat out of the box. Sorry. I know that the Somali is my nominee. He's nice. Now the females. The Nebelung was a little bit too light for my taste. The Ragel not finished, neither the Siberian. I cannot take the Selkirk Rex. I will not take the Scottish Fold. It's between the Ragel and the Siberian. Me too. And you know why? It was the ears that bothered me on the Ragel. A little too dominant. Yes, I think, yeah. So 48. I agree with you on that one. Neuter male, I have a beautiful male. I don't know if he goes for his veteran as well. Yeah, lovely. Neuter male, I guess 24. I could say the forehead could be more, but it's a veteran. And I'm also a pervert because I read my clothes. They're not easy. Junior male, but I have the... Ja idę po towarzyszyć.
Thank you.
They told me to hurry up.